Przedwczoraj Don Cassio wstawił na swoim Instastories zdjęcie prezesa Federacji Prime MMA Tomasza Bezronka wraz z włodarzem Fejmu. Cassio w relacji zasugerował, że panowie dyskutowali na temat zmowy przeciwko High League, lecz ostatecznie nie dogadali się. Tomasz Bezronk, rozmawiający z Grubasem o zmowie przeciwko HL, nie dogadał się z Tomkiem, bo my nie gadamy z wystrzelonymi typami. To poszli do High League i zrobili zmowę. Monopol próbują zrobić odgrzewanymi kotletami. Jak wiatr zawieje, jak High League by się nie zgodził, to pewnie do MMA VIP by poszli. Cassio poruszył ten temat również wczoraj w wywiadzie dla MMA Bądź na bieżąco. Bogzel jeszcze po High League'u widział się z Tomaszem Bezronkiem. Jest u mnie teraz fotka na Instagramie wrzucona. I obgadywał to samo, co teraz High League zrobił z Fejmem, żebyśmy Prime jako Fame z Prime'em przeciwko High League'owi to samo zrobili, co oni teraz przeciwko nam. Jak zahaczyliśmy już o temat Cassiusza, nieoficjalny prezes Federacji Prime MMA, Paweł Jóźwiak, w wywiadzie dla Fansportu oznajmił, że wbrew powszechnej opinii, Don Cassio nie jest w cudzysłowie pionkiem federacji oraz co więcej, posiada on najkorzystniejszą pozycję z całego zarządu i świetnie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Nie sugerujmy się KRS-em, bo no tego są umowy powiernicze. Ja powiem, że nie jestem wspólnikiem, ale na miejscu moich wspólnikiem chciałbym mieć status takiego wspólnika, jakim jest Cassiusz, bo Cassiusz ma z nami takiego deala, że naprawdę on ma najlepiej z całego grona właścicielskiego. Na tą chwilę najlepiej ma dlatego, bo jest, oprócz tego, że jest wspólnikiem, jest twarzą i też walczy, czyli Cassio na ten moment zarabia najwięcej, także wszyscy mogą się mu dokuczać i tak dalej, że słup, nie słup, to niech sobie dokuczają. Ja chętnie chciałbym być takim słupem jak Cassio i chętnie bym się z nim zamienił, naprawdę. Cassio żadnym słupem nie jest. Prime to jest jego dziecko, tworzył je od samego początku, jest mega zaangażowany w projekt, bardzo nam pomaga i wszyscy są z tej współpracy na maksa zadowoleni. Jóźwiak nadmienił również, że Don Cassio pomaga mu w przygotowaniach do walki z Najmanem i będzie stał u niego w narożniku. Pozostając w temacie walki Najman kontra Jóźwiak, wczoraj odbyła się sportowa gala FEN 42, na której doszło do oficjalnego face-to-face'a i pomiędzy zawodnikami wywiązała się szarpanina. Obaj panowie w następujący sposób odnieśli się do zaistniałej sytuacji. Zostałem tutaj zaproszony na face to face, ale nie pozwolę na to, żeby mnie ktoś tutaj popychał, rozprowadzał, a tym czułkiem chciał mnie ewidentnie przepychać. No tak nie będziemy robić, tak nie będziemy robić. Nie, na pewno chciał sobie, nie wiem, no co nie, co chciał pokazać, że mnie głową przepchnie, no w końcu bym tu pajaca zliściował tu na miejscu i by padł. Wiadomo, jest walka, jest już za parę dni, emocje buzują, poza tym jeszcze doszło do tej sytuacji z tym nieszczęsnym teledyskiem, że Marcin troszeczkę mnie tam delikatnie oszukał i także emocje mi już wzrosły. No, spojrzeliśmy sobie najpierw głęboko w oczy, zaczęliśmy się przepychać głowami, w pewnym momencie on mnie odepchnął, tak? No ja jestem tutaj gospodarzem, nigdy w życiu bym pierwszy nie zaczął, no ale skoro mnie odepchnął, to ja nie jestem chłopcem do przepychania, do bicia i tak dalej, to musiałem zareagować i tak powstrzymałem emocje, bo normalnie bym go znokautował. Podczas jednego z wywiadów na gali Marcin Najman częściowo potwierdził, że walka jego z młodym Muranem może dojść do skutku na piątej edycji gali High League, która datowana jest na 10 grudnia. Głoszę się, mówię, o swoim pojedynku na High League z Mateuszem Murańskim, gala High League 4 czy 5, już nie wiem, która 10 grudnia. Coś o tym słyszałem. Coś o tym słyszałeś? Coś jest na rzeczy? Nie mogę, kurczę, no nie mogę. Nie mogę ja. Dobra, ale czemu się bijesz z synem, a nie z ojcem? No bo tamten kupę zrobił. Jak informuje twitterowy portal Freak Info, powołując się na instagramowe relacje z sesji zdjęciowej zawodników MMA VIP, jednym z nowych nabytków federacji ma być Jaruś, czyli uczestnik programu Chłopaki do Wzięcia. Jest to, można powiedzieć, kultowa postać tego programu, a sympatię widzów zdobył za sprawą specyficznego podejścia do życia oraz komicznych tekstów. Fajny, elegancki zapach, jak pojadę gdzieś do dziewczyny, to zawsze sobie tą perfumkę, zawsze się troszkę psiknę, no. To fajna, elegancka perfuma, no. Jestem zadowolony. Wczoraj Wojtek Gola w wywiadzie dla Mateusza Kaniowskiego szerzej wypowiedział się na temat oświadczeń, które wydała Federacja Fame MMA wspólnie z High League. Włodarz federacji oznajmił, że celem owych pism jest nakłonienie zawodników do respektowania umów kontraktowych. Jako przykład włodarz Fejmu podał Popka, który według relacji występem w Federacji Prime, na której jest już oficjalnie ogłoszony, łamie zapisy kontraktowe i jeśli dojdzie do walki, zostanie on dożywotnio zbanowany w Federacji Fame MMA. Okej, okay, czyli Popek, biorąc walkę w Prime, łamie wasze zapisy kontraktowe? Oczywiście, ma zakaz konkurencji, nie powinien wziąć tej walki. Jeżeli Popek zawalczy w Prime, jeżeli dojdzie do tej walki, to dożywotnio zostanie zbanowany z Fejmu. W ostatnim czasie Denis Załęcki kilkukrotnie krytycznie wypowiadał się o Don Cassio, m.in. oceniając, że jest słabym zawodnikiem, jeśli chodzi o sporty walki i bez większych problemów pokonałby go w małych rękawicach.
Wczoraj Don Cassio odniósł się do wypowiedzi Załęckiego w wywiadzie dla MMA Bądź na bieżąco, w swoim stylu odbijając piłeczkę oraz proponując pojedynek na zbliżającej się gali Prime'u, od razu po jego walce z Popkiem, w budce telefonicznej w małych rękawicach No Limit. Ja bym powiedział, że to jest ciekawy przypadek, nie? Bo jak go słuchasz, tych jego wywiadów, to tak tam bije głupotą, że aż uszy bolą, nie? Ja się zastanawiam, czy to jest spowodowane tym, że on w dzieciństwie omijał szkołę szerokim łukiem, czy przez te sterydy, nie? Małe rękawice, budka telefoniczna, tylko po walce z Popkiem, a jak nie, to niech już zamknie tą mordę i nie mówi o mnie w ogóle. Idąc jego tokiem, nie? Myślenia, że temu atencji nie dam, temu nie, no to kurwa wygraj coś i potem krzycz. A jak masz jaja, to Denisku, zapraszam ciebie, po walce z Popkiem montujemy budkę telefoniczną, tak żebym nie mógł spierdalać, wagi nie musisz robić, bez limitu czasowego, wchodzimy, małe rękawice, no i spuszczam z ciebie powietrze. Don Cassio wytknął również pewną nieścisłość dotyczącą kontuzji Denisa oraz odpowiedział na jego zarzuty, iż jest on w prime, cytując, zwykłym słupem. Tak jak mówię, no miesza się, ale to nawet jego tata go wyjaśnił, że on sam nie wie, jaką ma kontuzję, że podchodzi do dziennikarzy i pyta, o jakiej ja tam kontuzji mówiłem, żebym nie pomieszał, no to widać, że odklejenie level hard jest, nie? No i o tym bycie jest słupem, tak? No to tak jak Denisku, ja każdemu życzę, żeby był takim słupem i zarabiał rocznie kilka milionów, kurwa, jak ja, i takim słupem każdemu polecam być, naprawdę. Cassiusz w odpowiedzi na pytanie zapewnił, że nie zgodziłby się, aby owe otwarcie odbyło się w Fame MMA lub High League, lecz pozytywnie rozpatrzył Federację The War, czyli organizację, której właścicielem jest Denis. Podczas rozmowy Życiński poruszył również temat pozwu, który Fame MMA wytoczyło mu na łącznie 2 miliony złotych. Według relacji federacja wystąpiła z propozycją mediacji, czyli w skrócie próby doprowadzenia do ugodowego oraz satysfakcjonującego dla obu stron rozwiązania sporu za pomocą negocjacji prowadzonych przez bezstronną osobę trzecią. Don Cassio zgodził się na takie rozwiązanie, lecz właściciele federacji nie pojawili się na spotkaniu, a ich prawnik zaproponował mu walkę na Fame MMA w czerwcu na Stadionie Narodowym w zamian za polubowne zakończenie sporu. No to ja przyjąłem, mówię, porozmawiam z nimi w oczy, bo myślałem, że mają jaja i przyjdą, nie? A Rabzor i kurwa Osiłek, że przyjdą, a oni kurwa nawet się nie zjawili. I ich prawnik mówi kurwa, że by chcieli, żebym zawalczył w czerwcu na Narodowym, na ich gali. I wtedy oni zapominają o wszystkim. No zobacz, to są tacy hipokryci, że no, że ja ich pierdolę po prostu. Ja im powiedziałem tam na tych mediacjach, że kurwa nie zawalczę dla nich i tyle, no i mam wyjebane. Z kolei Hubert Mściwujewski, czyli jeden z prowadzących Federacji Fame MMA, powołując się na swoją wiedzę, oznajmił, że nie słyszał, aby w przyszłym roku miała odbyć się gala na Stadionie Narodowym oraz nadmienił, że według jego informacji są 3 osoby, które nigdy nie zawalczą w federacji i jedną z nich jest właśnie Cassiusz. Niedługo po publikacji wywiadu głos zabrał Denis Załęcki, który na swoim Instastories napisał: Cassio, zejdź na ziemię, co? Po pierwsze, to ty zacząłeś mówić o mnie, a nie ja o tobie, więc kto tu szuka atencji? Ja się odniosłem tylko do twoich zaczepek i wypowiedzi o mnie. No ale to nie pierwszy raz, jak nie wiesz, o czym w ogóle mówisz. Jestem zawodnikiem High League, więc walka u ciebie odpada. Ty nie chcesz walczyć w High League, więc zapraszam na The War 6. Tylko pamiętaj, że stawki się różnią od tych freakowych i to żadna tajemnica, jednak myślę, że skoro jesteś chętny na walkę na The War, to jakoś byśmy się dogadali. Z tego co mówisz, nie robisz wszystkiego tylko dla kasy, więc spoko. A co do twoich przytyków odnośnie mojej inteligencji, to jak to mówią, damskie się nie liczą. Kiedy najgłupszy człowiek w showbiznesie ciśnie innym, że są głupi, to tak jakby ślepy cisnął komuś, że jest brzydki. Amebo umysłowa, twoja kariera zakończyła się, jak cię wyjebali z Fame i trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli chcesz być na bieżąco z newsami ze świata freakfightów, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się, cześć.